Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak udostępnić daną kamerę, która znajduje się na przykład na kanale pierwszym, bądź na kanale czwartym dla jakiejś konkretnej osoby. Otrzymuję coraz częściej pytania właśnie dotyczące naszych rejestratorów, czy na naszych rejestratorach jest właśnie to możliwe, czyli wydzielenie danej kamery dla konkretnej osoby. Chodzi o to, że coraz częściej ktoś kupuje sobie na spółkę jeden rejestrator, np. z sąsiadem, i chcieliby podzielić się widokiem z tego rejestratora na połowę cztery kamery, jeden sąsiad, cztery kamery, drugi sąsiad. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić: pokażę Wam, jak uzyskać dostęp ze wszystkich kamer i jak wydzielić dane konto, żeby miała osoba dostęp tylko do konkretnej kamerki. Jak również do nagrań, bo oczywiście możecie mieć nie dość, że podgląd na żywo, jak również podgląd do nagrań z tej kamerki. Więc zaczynamy. Na początek pokażę Wam, jak zrobić to bezpośrednio na rejestratorze. Ponieważ możecie to zrobić w dwojaki sposób: na rejestratorze, jak również na komputerze. Na rejestratorze na pewno jest dużo szybciej, ponieważ nie musicie dodawać sobie rejestratora do komputera oraz dodamy sobie ten rejestrator konkretny już do aplikacji. Jeżeli będziecie udostępniać dla sąsiada daną kamerkę, no to na pewno on będzie chciał mieć podgląd na telefonie, a być może też na komputerze, więc też to pokaże. Na początek zaczynamy konfigurację na rejestratorze, musicie wiedzieć jedną rzecz, tutaj macie kamerę 1, jest ona przypisana do kanału pierwszego i tak samo tutaj kamera 2, przypisana do, do kanału drugiego, skąd to wiem, robicie tutaj ustaw kanał i macie tutaj, właśnie kanały 1, 2, 3, 4. I dlatego też, jeżeli chcemy kamerę pierwszą udostępnić dla sąsiada, musicie wiedzieć, na którym kanale on jest. Teraz przechodzimy do ustawienia konta dla sąsiada, który będzie miał tylko dostęp do tej pierwszej kamery. Aby to zrobić, przechodzimy menu, następnie system i mamy tutaj konta. Jak widzicie, moje konto już jest, jest to konto administratora. Więc na tym koncie jestem zalogowany. A teraz dodaję konto dla na przykład sąsiada, który będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do pierwszej kamery. Więc robię dodaj konto. Nazwę użytkownika wpisuję. Co chcę? Sobie wymyślę sąsiad. 1 I teraz muszę hasło wpisać. Więc hasło też oczywiście wymyślam sobie jakieś. Na poczet tego filmu wpiszemy sobie proste. I muszę potwierdzić to hasło. Mógłbym wpisać memo jakieś, czy chodzi o to, że jeżeli udostępniam dla większej ilości osób, to warto sobie wpisać na przykład sąsiad z pod 15. Bo... I tutaj muszę zmienić na user, ponieważ chcę, żeby nie miał sąsiad dostępu do wszystkich ustawień, tylko i wyłącznie do podglądu z kamery, jak również do podglądu z dysku nagrań do tej kamery. Więc wiedząc, że ta kamera jest na kanale pierwszym odznaczam wszystkie inne kamery. Czyli z dziesiątki, dziewięć, osiem, i tak dalej. I zostawiam Hydromonitor tylko i wyłącznie na kanale pierwszym włączony. I tak samo powtarzać. No Tutaj jest tak przetłumaczone. Natomiast chodzi o to, żeby mieć dostęp do plików z dysku. Czyli odtwarzanie plików z dysku wyłączamy sobie z innych pozycji. Zostawiamy kanał pierwszy. Czyli w tym przypadku sąsiad na sąsiad powinien mieć dostęp tylko i wyłącznie do podglądu z kamery numer 1, jak również odtwarzanie plików z dysku dla kamery pierwszej. Klikamy OK. Pomyślnie dodano użytkownika. Teraz stwórzmy sobie jeszcze dla na przykład sąsiada drugiego, który będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do kamery załóżmy drugiej i czwartej. Więc robimy dodaj konto tak samo. Tutaj wpiszemy sobie sąsiad 2 i hasło tak samo. Na poczet tego filmu zrobimy sąsiad 1, 2, 3. Mamy sąsiad 1, 2, 3, czyli takie samo hasło jak poprzednio. I tak samo tutaj zrobimy. User i dajemy dostęp do kamery drugiej, Czyli tutaj zostajemy dwójka i do kamery czwartej, A resztę wyłączamy. Więc teraz, aby to sprawdzić, czy nasze konta zostały poprawnie utworzone i czy działają, możemy sobie sprawdzić to na przykład na komputerze i oczywiście pokażę też na telefonie, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o komputer, możemy używać CMS i VMS, więc pokażę na tych dwóch programach, jak dodać sobie konto, właśnie, które utworzyliśmy. Na początek system urządzenia. Tutaj dodajemy dodaj urządzenie i teraz tak. Dla sąsiada będziecie musieli przekazać numer seryjny rejestratora. Wybieracie tutaj sobie Cloud, i w tym przypadku numer ID to jest numer seryjny rejestratora. Musicie wpisać właśnie ten numer seryjny w tym miejscu. A gdzie znaleźć ten numer seryjny, zapytacie. Numer seryjny znajdziecie pod rejestratorem na naklejce. Będzie w formie kodu QR, więc bierzecie telefon, sobie skanujecie ten kod QR, bądź też, jeżeli macie dostęp do rejestratora, klikacie prawym wszystkim myszy, menu, zaawansowane wersja, i w tym przypadku macie numer seryjny. Numer, który należy albo wysłać sąsiadowi, który ma sobie dodać taki rejestrator, bądź też idziecie i po prostu dodajecie mu sami. Tutaj nazwę wpisujecie, co chcecie. I numer id, wpisujemy sobie właśnie nasz numer seryjny. Jak już mamy wpisany numer seryjny, to należy w tym miejscu, gdzie jest użytkownik, wpisać naszą nazwę użytkownika, którą stworzyliśmy. Czyli w naszym przypadku załóżmy sąsiad 1 i hasło utworzyliśmy akurat w przypadku tego użytkownika: sąsiad 123. I klikamy OK. Mamy dodany. Klikamy OK. I możemy otworzyć sobie podgląd z kamerek. Zobaczymy, czy dostęp będziemy mieli tylko do tej jednej kamery, czy do wszystkich. Patrzymy dwa razy. Pierwsza kamera jest. Patrzymy drugą. Błąd otwarcia zasobów. Trzecią. Błąd otwarcia. Czwartą. Błąd otwarcia. A jeszcze raz zamkniemy tą, prawym wszystkim myszy. Wszystkie kanały główny strumień. Błąd, 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 błąd. Tylko pierwsza nam się otwiera. Czyli w tym przypadku mamy dostęp tylko i wyłącznie do pierwszej kamery. Czyli daliśmy konto naszemu sąsiadowi, przesłaliśmy mu. Oczywiście z numerem seryjnym to musi wiedzieć, bo inaczej nie doda sobie rejestratora. Dodatkowo przekazujecie nazwę użytkownika, którą wy stworzycie sami oraz hasło, no bo bez hasła sobie nie doda. Jeżeli chodzi o telefon, otwieracie sobie aplikację Ozicam Pro i tutaj plusik NVR. Musicie tutaj wpisać nazwę urządzenia, czyli rejestrator, numer seryjny urządzenia, tak jak już wspomniałem, wersja i przepisujecie. I nazwę użytkownika, tak samo jak NAR komputerze. Następnie klikamy OK. Mamy dodane, otwieramy i widzimy, że cztery kanały są online. Spróbujemy sobie najpierw kanał pierwszy podejrzeć. Mamy, natomiast od razu widzicie, mamy podgląd też na inne okna dla kamery drugiej, trzeciej, czwartej z napisem brak uprawnień, co oznacza, że ten sąsiad nie będzie miał dostępu do kamery drugiej, trzeciej i czwartej. Tak samo jeżeli weźmiemy na duży ekran i chcielibyśmy odtwarzanie, to nie ma po prostu dostępu do tego. A dla kamery pierwszej, jeżeli weźmiemy odtwarzanie, to bez problemu mamy dostęp do nagrań. Teraz pokażę program VMS. VMS otwieracie, tylko klikacie zaloguj, dodaj urządzenie automatycznie, anuluję. I robię, dodaj, dodawanie kamery. Oczywiście, jeżeli to będzie u sąsiada, to nie będziecie mieli żadnych kamer dodanych, więc musimy to zrobić ręcznie. Dodaj P2P. Klikamy, nazwa urządzenia, wpisujemy rejestrator i Cloud ID, to jest ten numer seryjny. Rejestratora oczywiście. Użytkownik, sąsiad2 i hasło utworzyliśmy. 1, 2, 3. I tutaj musimy sobie kliknąć QR kod dodany ten. Pierwszą opcję. Mamy dodany nasz rejestrator. W tym momencie jest połączony główna obraz. I patrzymy. Tutaj nasz zwiniemy na razie rejestrator. I mamy rejestrator sąsiad. I teraz sąsiad drugi powinien mieć dostęp tylko do kamerki drugiej i czwartej. Klikamy na kamerkę pierwszą. Z jakiegoś powodu ma dostęp. Widzicie, zrobiliśmy błąd. Prawym piskiem myszy, ani konta, sąsiad 2, modyfikuj konto. I jak widać nie odznaczyliśmy kanału pierwszego, więc musimy odznaczyć, zapisać, ok. Wyłączamy, jeszcze raz popatrzymy i teraz już nie ma dostępu. Czyli błąd zrobiliśmy tym, że nie odznaczyliśmy kanału pierwszego. Więc teraz tak, druga kamerka powinien mieć dostęp, trzecia kamerka nie. Widać, że nie ma, i czwarta kamerka powinien mieć dostęp. Czyli ma dostęp do dwóch kamer. No trzeba uważać, jak widzicie, odznaczając w tym przypadku kąta dla sąsiada drugiego, nie odznaczyłem hydromonitor. Bo robiłem to na komputerze, a na komputerze bardzo słabo widać te znaczki. Jeżeli chodzi o dodanie konta na, na komputerze, to już pokazuję. Muszę sobie przejść do konfiguracja urządzeń. Następnie wybieram swój rejestrator, czyli w tym przypadku rejestrator sąsiad. I tutaj mam konto. Jak widzicie mam konta, które potworzyłem. No i mogę sobie zarządzać tymi kontami. Mogę właśnie tworzyć tak samo jak na rejestratorze, tak samo tutaj. Wszystko. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.